Dzisiaj chciałbym z Wami się podzielić pewnymi historiami najpierw, które mogą nam bardzo pomóc zobaczyć też pewną dynamikę działania ducha i taką nowość, która się pojawia. Zacznę od tego, takiej historii z Peru. Mniej więcej jakieś 50 lat temu bracia nasi z Belgii wyjechali do Peru na zaproszenie biskupa, żeby tam założyć klasztor. Taki na początku miał być regularny klasztor benedyktyński. Biskup oczywiście chciał mieć mnichów u siebie, żeby to była taka oaza duchowa. Tym bardziej, że niedaleko miał seminarium, więc też chciał, żeby bracia tam stworzyli taki ośrodek duchowy. No i oni pojechali z taką intencją założenia regularnego, typowego klasztoru benedyktyńskiego. Ponieważ zaproszenie mieli do wysoko w góry, tam zaczęli oczywiście od budowy jakiejś. Wysoko w górach to mówię 3800 tam więcej metrów, więc to jest bardzo wysoko. No i tam zaczęli. Spotkania z tymi Indianami, początki, gorliwość początków oczywiście. Ktoś tam przychodził, ktoś odchodził, ale fundacja się nie przetrwa. Więc decyzja była dość drastyczna, że ci mnisi mają wrócić do Belgii. Wrócili i w małej miejscowości Niania, to jest niedaleko Limy, mniej więcej godzina jazdy samochodem od Limy, została świecka siostra, świecka misjonarka z Francji, która jako pierwsza kobieta świecka wyjechała na misję w ogóle. I ona została tam, mieszkając z ubogimi w takiej dzielnicy ubogiej i tam kontynuowała to, co bracia robili, czyli spotykała się z tymi ludźmi ze Słowem, uczyła ich lekcji divina, tworzyła koła takie modlitewne. Wszystko, ona była świecka, wszystko było z tymi ludźmi. Po jakimś czasie ci ludzie, którzy tam się cały czas kontynuowali to, co benedyktyni zasiali, zwrócili się z prośbą do tej wspólnoty macierzystej w Belgii, żeby benedyktyni wrócili. Ale to miała być benedyktyńska wspólnota, która była pod biskupem. Biskup ich tam przyjął i pozwolił im pracować na terenie diecezji, ale oficjalnie to nie był klasztor. Więc oficjalnie to była duża taka wyzwanie, no bo co teraz zrobić? To możecie sobie wyobrazić, to było ponad 20 lat temu. Całkowita nowość, nie mają w ogóle już zaplecza z klasztoru macierzystego, zostali pod biskupem, pracują normalnie, oficjalnie jako księża i kardynowani do diecezji. Razem z nimi jest też taka lekarka, która cały czas mieszka w klasztorze i żyje tym rytmem benedyktyńskim. Dołączają następni i następni i następni, ale wszystko to są powołania nietypowe, bo to są kobiety świeckie do klasztoru niby męskiego, plus rodziny, które naciskają, że chcą żyć tym rytmem benedyktyńskim, chcą być blisko. No to stawia powaga takiego pojednania. Między innymi tam w czasie jednej wizytacji kanonicznej w tym klasztorze macierzystym, gdzie ci bracia z Peru przyjechali, jeden z wizytatorów powiedział: to, co wy robicie w Peru, jest atypiczne. I ten ojciec, który tam się najbardziej w to zaangażował, no poczuł się dotknięty tym stwierdzeniem. Świeccy, jak żeśmy mówili sobie, wychodzili na pustynię, żeby żyć w inny sposób, którego wcześniej nikt nie znał. Byli tam jacyś asceci oczywiście, ale żeby taki był ruch, jaki pojawił się wtedy, to było nietypowe. To było nietypowe, żeby świeccy wychodzili na pustynię i tam prowadzili życie takie bardzo kontemplacyjne, oddane. Eksperyment trwa, to jest wysoko w górach. Tam jest część braci i sióstr, braci i sióstr mówię w tym szerszym kontekście, także rodzin, i jest część na dole, w tym Niania. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem spotkania z tą wspólnotą, dlatego z dwóch powodów. Pierwszy, wspólnota nigdy nie przedstawiała mi się jako, to się nazywa teraz benedyktyńska wspólnota zmartwychwstania, jak to im pomaga w życiu chrześcijańskim. I jednocześnie też rytm życia. Rytm życia, trochę wam powiem o tym rytmie życia, bo on jest dość atypiczny, ale jest też bardzo, bardzo ciekawy. Bracia, siostry zaczynają dzień o 3:30 rano, od godziny medytacji w ciszy. Mają tam duży taki dom gości, ale też
hodują alpaki, jeszcze tam inne rzeczy. Na dole pracują dość mocno z tymi ubogimi. Mają też ogród duży. Potem mają mszę świętą. Po mszy świętej jest wspólny obiad. Po obiedzie jest chwila przerwy, potem znowu jest praca. Potem znowu jest godzina medytacji w ciszy. Modlitwa w ciszy jest taką wiodącą. I mamy tam siostry, między innymi ta lekarka, o której wspominałem, złożyła śluby po wieku prawie 80 lat teraz, a żyła z nimi już od kilkudziesięciu. Ta siostra z Francji, która mieszka tam od 70 któregoś roku, też złożyła śluby. I są jeszcze nowe siostry i są bracia z Argentyny, z Meksyku, jeszcze z innych krajów i są dwie rodziny, które mieszkają na stałe. Klasztor jest tak zrekonstruowany, że jest jedno skrzydło dla braci, jedno skrzydło dla sióstr i jedno skrzydło w takich segmentach dla rodzin. No i jest cała galaktyka ludzi wokoło oblatów, którzy przychodzą regularnie na liturgię, na lekcje divina wspólne, na różne rzeczy, które tam benedyktyni organizują. No jest taka forma wspólnoty benedyktyńskiej, jest atypiczna. Ona nie jest w takim schemacie, jak my myślimy. To pragnienie wiąże się z tym odkrywaniem tych początków, tak? Że ja chcę iść w tą stronę. Chcę odpowiedzieć Bogu na tą łaskę, którą odczuwam, czyli chcę odkryć w sobie ten obraz, podobieństwo do tego obrazu, jakim on jest. To bardzo pokazuje, że ta nowość, która się pojawia, ona jest też nowością niesklerykalizowaną. I tutaj muszę wam chwilę powiedzieć o kościele Ameryki Południowej. Bo nasz kościół europejski jest takim kościołem mocno hierarchicznym, gdzie mamy tą hierarchię tak mocno postawioną i wszyscy jesteście tak wyszkoleni też, nie? Że ksiądz to ksiądz, nie? Mnich to mnich i to tam... A świecki to jest świecki. Czyli jakby mamy różne kategorie. Natomiast w kościele tym Ameryki Południowej w ogóle nie można tego odczuć. To znaczy ksiądz jest bratem we wspólnocie wierzących, który no, przewodzi liturgii. Ale to jest wszystko. I on żyje rytmem tej wspólnoty tak samo jak wszyscy inni świeccy i ci, którzy złożyli śluby, i ci, którzy nie złożyli ślubów, i ci, którzy są oblatami, sprzyrzeczeniami, i tych, którzy są po prostu przez jakiś czas we wspólnocie. Tak? Co jest bardzo ważne, dlatego że tutaj się pojawia nowa jakość, czyli jakość, nie patrzymy na reprezentantów wspólnoty, tylko patrzymy na wspólnotę. I to, co mnie najbardziej uderzyło w tym doświadczeniu Peru, to było właśnie to, że ja się spotykałem cały czas ze wspólnotą. Czyli to nie byli przedstawiciele wspólnoty, którzy się przyszli ze mną przywitać jako z przełożonym, tylko cały czas miałem doświadczenie wspólnoty. Każde spotkanie to było z różnymi ludźmi i w ogóle nie czułem takiego podziału, że są mnisi i nie mnisi. Bo wszyscy mówili o jednej wspólnocie kierowanej duchem benedyktyńskim. Jest to potrzeba silnej odnowy, dlaczego tak uważam? To jest oczywiście moje prywatne, nieobjawione zdanie. Uważam, że niestety, to trudno oceniać, tak się uwarunkowała historia, że ten wymiar profetyczny, prorocki życia monastycznego, żeby wskazywać na Chrystusa i żeby odkryć podobieństwo do jego obrazu, on przeszedł trochę w stronę właśnie taką klerykalną. Mówię o tym dlatego, że ja na przykład mam poważny problem z tym w Afryce i w Indiach. Tam wstępują do klasztoru, co prawda, ale wszyscy są zainteresowani przyjęciem święceń kapłańskich. Nie dlatego, że to jest potrzebne, tylko dlatego, że no, prestiż, pozycja społeczna, znaczenie, to jest cały czas to pokutuje, że w takiej wspólnocie mamy znowu tych, którzy są ważniejsi, bo mają święcenia i tych, którzy są mniej ważni, bo nie mają święceń. A potem dopiero mamy świeckich ewentualnie, którzy by mogli tam coś... Ale w takim układzie nie ma współtworzenia. Jest tylko jednokierunkowe od góry do dołu. Nie? Czyli tak w zasadzie wy świeccy jesteście tylko poddani temu serwisowi, który jest świadczony z góry. Nie? Czyli ewentualnie jak was dopuszczą, tam podzielą się
skarbnicami tajemnej wiedzy, jak to czytać Pismo Święte i jak to odprawiać brewiarz, to już jest bardzo dużo. Nie? Natomiast nie ma tego doświadczenia współtworzenia wspólnoty w duchu świętego Benedykta. Dlatego uważam, że przez to ten wymiar prorocki dzisiaj naszego życia monastycznego, on traci swoją moc. To znaczy my jako benedyktyni nie jesteśmy odbierani, oczywiście w niektórych kręgach cały czas słowo benedyktyn to jest trochę tak, wiecie, są benedyktyni i inni zakonnicy. Nie? Trochę tak to mamy, nie? Że są benedyktyni i inni zakonnicy. Jakby to większy prestiż jest. Nie? Nawet mi ktoś powiedział, że w Polsce łatwiej jest zostać biskupem niż benedyktynem, bo biskupów jest więcej niż benedyktynów. I stosunkowo częściej się mianuje tych biskupów niż są z śluby w klasztorze. Ale mimo wszystko uważam, tak patrząc globalnie, ten profetyczny wymiar życia monastycznego jako takiego wskaźnika wskazującego wyraźnie na Chrystusa obecnego, on osłabł, bardzo mocno osłabł ze względu na to, że ten życie monastyczne zostało mocno umieszczone w tej całej strukturze hierarchicznej. Pamiętacie, że to było na początku ten moment wyjścia na pustynię, poza, coś nietypowego. I dzisiaj jakby patrzę na to i widzę, że jest jakieś wołanie od środka o znowu dopominanie się o ten wymiar profetyczny. To, że w ogóle widzę świeckich tutaj i w wielu miejscach, którzy są zaangażowani, którzy się dopytują, którzy chcą, którzy mają to pragnienie realizowania tej drogi duchowej według świętego Benedykta, no to jest wyraźny znak dopominania się o powrót do tego wymiaru profetycznego, czyli do czegoś, co jest absolutnie esencjalne dla życia monastycznego. Chciałbym wam przeczytać parę fragmentów z takiej książki. Ona jest bardzo inspirująca dla mnie. Oczywiście niektórzy mogą uznać ją za kontrowersyjną. Nie zmienia to jednak faktu, że jest inspirująca. Przynajmniej z takiego poziomu, że pobudza do refleksji. To jest książka księdza Tomasza Halika, którego może znacie, Popołudnie chrześcijaństw. Bo to jest człowiek nieprzeciętny, to po pierwsze. Po drugie, to jest spojrzenie nieklerykalne. Księdza, które jest spojrzeniem nieklerykalnym. Dlatego, że on jest też socjologiem, psychologiem, filozofem, więc ma dużo szersze spojrzenie na to, co się dzieje, niż tak zwyczajnie. On na przykład mówi tak. Miejmy jednak świadomość, że prawdziwa odnowa Kościoła nie narodzi się na biurkach biskupów, ani na naradach czy konferencjach ekspertów, ale że potrzebuje ona mocnych duchowych impulsów, głębokiej teologicznej refleksji i odwagi do eksperymentów. Stąd się bierze odnowa. Odnowa nigdy w Kościele nie wyszła od góry, jak się tak patrzy na historię. Zawsze ta odnowa prawdziwa taka wychodziła od dołu. I to jest rzeczywiście związane z pewnym eksperymentem czy gotowością na eksperymenty. No, moi drodzy, no spójrzmy na historię na największych zakonów, no Franciszek. No to jest jeden wielki eksperyment. Rozebrać się do naga i iść odbudowywać kościół. No, nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Mamy Dominika. No wszyscy ci, oni byli absolutnie eksperymentalni. Możemy powiedzieć atypiczni. To nie było typowe, to co oni zrobili. A jednak to była początek jakiegoś wielkiego ruchu odnowy, nowego prądu duchowego, który przez wieki zasilał i pobudzał chrześcijan do gorliwości. No? Więc to jest bardzo ważne. Na czym ta odnowa może dzisiaj polegać? Ja mówię specjalnie może dzisiaj polegać, bo ja nie wiem jeszcze. Ja tak jak wy cały czas nasłuchuję. Przyglądam się uważnie, co mówi Duch do kościołów. Tak patrzę. Nie jestem człowiekiem, który jest skłonny ulegać takiej depresyjnej postawie, na zasadzie, no mamy kryzys, no to wszystko zmierza do końca, Kościół się rozpadnie, w ogóle nie mamy szans i w ogóle nigdy nie będzie powołań, wymrzemy i tak dalej, i tak dalej. No to można tak podchodzić, znam takich, którzy tak podchodzą. Ale ja patrzę na kryzys, czy nawet na to, co się dzieje i co staje przede mną, też jako z racji tej funkcji, którą pełnię, że to jest jakiś znak, wezwanie do odnowy, do przewartościowa, przemyślenia czegoś. Tomasz Halik pisze też o tej odnowie w taki sposób. Chrześcijańska egzystencja ma charakter ikoniczny. Chrześcijańska egzystencja powszechna ma charakter ikoniczny. Jest sztuką, która przez świadectwo wiary czyni widzialnym to, co niewidzialne.
Należy jednak rozróżnić ikonę od idola, bałwana. Ksiądz nie ma prawa być adorowanym idolem. Walka z klerykalizmem to zdrowy rodzaj ikonoklazmu. Ci, których Kościół nazywa księżmi, są nosicielami niezmazywalnej pieczęci kapłaństwa służebnego i mają za zadanie spełniać nakaz Jezusa, być ostatnimi i sługami wszystkich. To jest ich sposób naśladowania Chrystusa, niemożliwy do zlekceważenia element sukcesji apostolskiej. Niemożliwy do zlekceważenia element sukcesji apostolskiej. To znaczy, że ten kapłan jest moim bratem w wierze, który przewodzi w tej liturgii, a nie tej mentalności, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam musi być ksiądz. Żeby przypadkiem już trzutka nie popłynęła gdzieś daleko. No oczywiście wiadomo, że dobrze, jak ktoś tam jakieś wiadomości teologiczne ma i może coś tam skorygować, ale ja też wierzę głęboko w coś, co w Kościele od samego początku było, w tak zwany sensus fidei, czyli to, że Kościół ma pewien zmysł wiary. I jak tak się spojrzy, na przykład taki Ariusz, wielka schizma Ariusza, to był bardzo znaczący biskup. On zaczyna głosić różne rzeczy i to, co budzi niepokój, to jest budzi niepokój tych, którzy go słuchają, że coś tu nie tak. To skłania w ogóle do tego, żeby potem rozwinęła się cała chrystologia i potwierdzenie tego, że Jezus jest Bogiem. Ale to się bierze od tego poczucia sensus fidei, że jeżeli jesteśmy w tym zmyśle wiary, to właśnie wspólnota ma ten zmysł wiary. Wspólnota potrafi rozeznawać. Czyli nawet jeżeli ja indywidualnie błądzę, to we wspólnocie mogę być skorygowany. We wspólnocie mogę nabrać tego właściwego kierunku. Tak? W tej drodze, już tak skrótowo, żeby nie powtarzać, w tej drodze rozeznawania, jak mam odpowiedzieć na tą łaskę, którą otrzymuję, no jest bardzo ważny drugi człowiek. Bardzo ważny drugi człowiek, który mi pokazuje, gdzie mam to zrobić i jak mam to rozeznać. Wspólnota wtedy kieruje do wspólnoty, w której on też jest w tej wspólnocie. Tak? Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ten człowiek nie kieruje do wspólnoty, tylko kieruje do siebie. Czyli staje się guru, który mówi, co i jak powinno wyglądać. Tak? To jest nadużycie, ponieważ on wtedy nie liczy się ze wspólnotą, tylko on dyryguje, co wspólnota powinna zrobić. Nie? To jest właśnie to, że jest wspólnota i lider. Typowy klerykalny układ. Jest ktoś, kto jest wyżej, ale mówi tak, jak macie żyć. Natomiast w tym, o czym mówimy cały czas, nie ma czegoś takiego. To znaczy ten, który jest przewodzi, on jest częścią wspólnoty. Rozeznaje ze wspólnotą, żyje ze wspólnotą, słucha wspólnoty. To mamy w rozdziale trzecim reguły świętego Benedykta. Tak? A więc ta odnowa zaczyna się od tego zrozumienia dynamiki wspólnoty. Tego, że wspólnota jest nam konieczna do tego, żeby wzrastać w wierze i też, żeby w tej wierze dojrzewać i iść do przodu. Tak? Czyli cały czas. To jest ten jeden z ważnych elementów. I drugi element to jest współtworzenie. Dla mnie to jest słowo klucz. Współtworzenie to jest słowo klucz do zrozumienia tego, w którą stronę ja mam iść jako Benedyktyn. Mówiłem o takim modelu satelitarnym, nie? Czyli że jest wspólnota, która jest zamknięta, czyli składa się z braci po ślubach i są satelity, które krążą wokół tej wspólnoty, tak oblaci, niektóre satelity są bliżej, niektóre są dalej, ale one nie są we wspólnocie, one korzystają ze wspólnoty, wspierają wspólnotę tam w jakiś sposób, ale nie współtworzą. Nie współtworzą. Także współtworzenie jest dla mnie słowem kluczem, dlatego że ten ruch, który się pojawia, to jest ruch, w którym mówimy o wspólnocie, nie elitarnej wspólnocie, która świadczy coś dla innych, tylko właśnie o wspólnocie, która zaprasza do siebie wszystkich innych, do współtworzenia. Do współtworzenia. Czyli na przykład w Peru to było dla mnie takie doświadczenie, że oni, kiedy mają podejmować jakieś decyzje we wspólnocie, mają to forum swoje i jak podejmują jakieś większe decyzje, to mają takie forum, na którym zapraszają także tych oblatów i innych, którzy są blisko i dyskutują razem z nimi. To jest fenomenalne, dlatego że to jest właśnie, każdy z tych ludzi ma poczucie, że ja współtworzę to. Ja współtworzę ten duchowy dom. Nie? To nie jest czy Tyniec, czy Lubin, czy biskupów, czy jakikolwiek inny klasztor, to nie jest tylko taki punkt orientacyjny, tylko staje się moim duchowym domem, dlatego że ja sam się mogę zaangażować. To jest tak, jak przyjechaliście tutaj, umyliście okna, posprzątaliście salę,
przygotowaliście wejście, ogarnęliście to wszystko, to jest i macie wtedy wewnętrzną satysfakcję, bo ja to robię dla mojego domu. Współtworzę ten dom, bo to jest mój dom. To nie jest coś, że ja tu ksiądz proboszcz mnie zaprosił, żebym ja posprzątał. Bo to jest, widzicie tą różnicę, tak? Że ksiądz proboszcz mnie zaprosił, żebym przygotował salę na spotkanie z ojcem Maksymilianem. No to przyjdę i posprzątam. Ale jest całkiem inna jakość, jeżeli ja to robię, bo to jest mój dom. Ja teraz do tego mojego domu zapraszam na przykład teraz tak jak na tych gości, których tutaj mamy i ja, który tutaj jestem z wami. To jest całkiem inna jakość. Dlatego, że tu jest to doświadczenie, że ja współtworzę ten duchowy dom i tą wspólnotę wiary. Tą wspólnotę wiary. Tu się przejawia ten element odnowy. Dlatego to, co mówi Halik, ten wymiar ikoniczny, czyli sztuka, która jest świadectwem wiary, czyni widzialnym to, co jest niewidzialne. Czyli dzisiaj tak naprawdę świat potrzebuje takich wspólnot, w których widzi, co to znaczy życie chrześcijańskie. To nie musi być, to nie ma być idealna wspólnota. To ma być wspólnota, która żyje tym doświadczeniem. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chcę się z wami podzielić, bo to jest kolejna moja obserwacja, bo ja tak dużo reflektuję, może czasami za dużo, ale dlaczego w Peru ten atypiczny monastycyzm no i trwa? Dlaczego ta wspólnota nie tylko przygarnia coraz więcej osób, no ale ma ten wymiar jednoczący? Dlaczego na przykład w takiej Nigerii mamy klasztor 40 kilku braci i 6 kapłanów? To wszystko nie bez święce. To w Afryce to jest fenomen. To klasztor, w którym była zdecydowana większość braci bez święceń, to jest jakiś absolutny atypiczny monastycyzm. I w jednym i w drugim miejscu znalazłem jedną bardzo ważną cechę. Bardzo mocny akcent na modlitwę w ciszy. Wspólną modlitwę w ciszy. I to mnie bardzo mocno zainspirowało, bo jak wiecie, kiedy zaczynaliśmy we Lwowie zaczynaliśmy 3 wspólnoty. 2 braci z Tyńca, 2 braci z Lubinia i siostry z Żytomierza. 3 różne tradycje. 3 różne sposoby widzenia życia benedyktyńskiego. I jeszcze mamy siostry, które mają już w ogóle inne swoje spojrzenia. No i oczywiście klasyczny układ hierarchiczny, taki klerykalny, by był taki, no siostry tam mają kuchnię, ogród i tak dalej, a bracia tu kapelanie obsługują kościół. Nie? I ja wtedy powiedziałem, jeżeli tak ma być, to ja się w to nie angażuję. Bo albo tworzymy wspólnotę i wtedy dzielimy całą tą rzeczywistość wspólnoty między siebie, czyli tydzień gotują bracia, tydzień gotują siostry. To nie jest tak, że bracia odprawiają liturgię, a siostry sprzątają kościół, tylko robimy to razem. To znaczy, że współtworzymy też tą liturgię i zapraszamy też wszystkich świeckich, którzy tam przychodzą. To jest taka, wiecie, nowość, która polega na tym, że brat Efrem czy siostra czasami wychodzą do tych ludzi, którzy przychodzą do kościoła, zapraszają ich, żeby przeczytali czytanie, żeby przyszli z procesji, z darami. To są wszystko, żebyś ty nie był tylko uczestnikiem spektaklu w kościele, tylko żebyś zaangażował się sam. Jeżeli się zaangażujesz, to czujesz więź. To jest dokładnie ta rzeczywistość. Czujesz więź, że to jest mój dom. To jest mój dom. Inaczej jesteśmy tylko i wyłącznie w takim układzie jedni mają posługiwać innym, ponieważ tam ich proszą, czy cokolwiek. We Lwowie mieliśmy to doświadczenie, że oczywiście mamy różne koncepcje, różne podejścia, jest dużo roboty. Dobra nowina jest taka, że robota jest nie do przerobienia. Niekończąca się opowieść. To nie jest tak, że jak sobie popatrzycie, jak skończymy tutaj jeszcze stajenkę, tu ogrodzimy, to już... Nie, nie, nie. To, że skończycie, to jest dopiero początek. Więc robota jest nie do przerobienia. Więc teraz jest bardzo ważny akcent, że jeżeli się postawi ten akcent na to, że najpierw musimy ładnie sobie wszystko urządzić, a potem będziemy prowadzić życie, no to życzę wam wszystkiego dobrego. I w Lwowie zrobiliśmy to samo, że nie ma czegoś takiego, że najpierw urządzimy się, a potem będziemy się zastanawiać, jak mamy żyć, tylko najpierw się zaczniemy modlić i to była podstawa. Mamy mieć dużą część dnia, 2 godziny dziennie na modlitwę w ciszy, adorację Najświętszego Sakramentu. W Lwowie mamy.
To jest bardzo ważne, ponieważ ta modlitwa w ciszy, ona jednoczy. Wracamy do naszego Lectio Divina, na chwilę tylko wrócę, Martę i Marię. Tam nie chodzi o to, czy jest lepsze działanie, czy kontemplacja. Tylko chodzi o motyw, dlaczego to robię. I teraz zobaczcie, jeżeli mamy wspólnotę, w której każdy ma jakiś pomysł, ten element ludzki, który mówiliśmy sobie, każdy ma jakiś ideał, każdy ma jakieś oczekiwania swoje, także projekcje wobec tej wspólnoty, nie? No to możemy dyskutować kolejne 20 lat, czy ma być dom gości taki, czy mamy robić rekolekcje, czy mamy mieć tylko indywidualne pobyty, czy mamy... No możemy to w nieskończoność. Bo tam, gdzie zaczynamy się zastanawiać nad tym, co my możemy jeszcze zrobić, tam pojawia się duch podziału. Czyli tam, gdzie zaczynamy od działania, tam zaczyna się zawsze duch podziału. Bo każdy ma lepszy pomysł na to, co zrobić. Ale tam, gdzie my zaczynamy od modlitwy, czyli że pierwsze, co robimy, to jesteśmy razem w modlitwie w ciszy. Liturgia sama nie wystarcza. Musi być jeszcze ten wymiar kontemplacyjny. To jest coś, co jednoczy. I zarówno w Peru, jak i w Nigerii, w Afryce spotkałem wspólnoty, które są bardzo mocno bratersko zżyte. To jest tak, że to czuć. Po prostu idziesz na rekreację i tam się dobrze czujesz na tej rekreacji. To jest jeden z takich znaków dla opata prezesa, jak ma wizytację, nie? Jak wchodzę na rekreację i widzę taką atmosferę, że siekierkę można powiesić w powietrzu, no to mi coś mówi o wspólnocie. Nawet jak oni mi ładnie mówią laurki, że jest wszystko okej, czuję, że coś tu nie gra, nie? Natomiast jeżeli wchodzę na rekreację i czuję się tam bardzo dobrze, tak jak w rodzinie, tak? No to jest znak tego, że ta wspólnota jest zdrowa, a zdrowa rekreacja, taka braterska rekreacja, zdrowa gościnność jest pierwszym dla mnie osobiście, pierwszym znakiem na autentyczne życie duchowe. Bo jeżeli ktoś żyje autentycznie duchowo, to się przejawia. Więc to jest absolutnie ważne, żeby ten wymiar kontemplacyjny był od samego początku. Jeżeli się zapomni o wymiarze kontemplacyjnym, zapomni się o tym spotkaniu wspólnoty w ciszy, to obawiam się, że może dojść do konfliktu interesów, który spowoduje pójście w różne strony. Najczęściej rozłam, jeżeli patrzymy też na historię Kościoła, najczęściej rozłam dokonywał się właśnie wtedy, kiedy ktoś miał inny pomysł na to, jak ktoś powinien żyć. To wtedy się dokonywał rozłam. Tomasz Halik pisze tak. Kiedy już w znacznej części świata runie sieć lokalnych parafii, bo musicie wiedzieć o tym, że to się kończy, że parafie nie są na zachodzie, parafia nie jest w stanie utrzymać kościoła. System parafialny się kruszeje. W Polsce nawet kruszeje. Nie ma już księży do tego, żeby obsadzić parafię. To się dzieje na naszych oczach. Więc to system, ale to wiecie, dla mnie to jest też znowu znak, bo system parafialny oznacza, że chrześcijanin przynależy. Idzie nam niedzielną mszę świętą i przynależy do parafii, jak tam coś trzeba kwitek wypisać, to się zgłosi do proboszcza, tam mu wypisze i to wszystko jest. To znaczy, że ten chrześcijanin nie jest zaangażowany we wspólnotę wiary. W większości, bo oczywiście są tacy, którzy się tam angażują, ale w większości nie są. Więc dlatego to się musi skruszyć. Na rzecz czegoś innego. Kiedy już w znacznej części świata runie sieć lokalnych parafii, podobnie jak runęły w płomieniach rusztowania kościoła w legendzie, którą przytoczyłem na początku rozdziału, duchową siłę trzeba będzie czerpać w ośrodkach wspólnej modlitwy i medytacji, wspólnego świętowania, a także rozmyślania i dzielenia się doświadczeniem wiary. Takie centra, otwarte dla wszystkich, musimy budować już teraz. Tam możemy się uczyć rozróżniać struktury pomocnicze, które czasem się niszczą, od tych, na czym warto budować na nowo. Czyli ta sieć lokalnych parafii, czyli jakiś system, trzeba zastąpić, duchową siłę trzeba będzie czerpać w ośrodkach wspólnej modlitwy i medytacji, wspólnego świętowania, a także rozmyślania i dzielenia się doświadczeniem wiary. Czyli wspólnoty, o których my mówimy. To jest to wyzwanie do odnowy. Takie centra otwarte dla wszystkich musimy budować już teraz. Dlatego, że tak jak wiecie, chrześcijanin coraz bardziej będzie zagubiony w tym świecie. Coraz bardziej nie będzie mógł znaleźć w parafii wsparcia, ani tego, czego tak naprawdę szuka, czyli tego, jak odpowiedzieć Bogu na tą łaskę. No nie będzie mógł znajdywać. Wielokrotnie jest tak, że nie może się tam dostać. Ja to znam z rozmów, setek tych rozmów, nie? Kiedy ludzie mi mówią o tym. Ojcze, no ciężko się dobić, proboszcza nigdy nie ma, albo jest, to jest tylko od do.
no to są dramaty nasze, tak? Że to jest, no to gdzie ja mam teraz szukać tego wsparcia w drodze wiary? No muszę znaleźć wspólnotę. Wspólnotę, w którą nie tylko przychodzę na spotkanie i wychodzę, ale wspólnotę, w którą ja mogę się zaangażować, czyli współtworzyć ten dom duchowy. Współtworzyć ten dom duchowy. To jest dla mnie absolutnie, to jest, uważam, że tak odczytuję to jako wielkie wołanie o ten wymiar profetyczny. Na nowo. Chrześcijaństwo musi wejść na nowo w to wezwanie bycia prorokiem wskazującym na Chrystusa, bo inaczej takie formalne, obrzędowe, ta pomocnicza struktura, ona musi się skruszyć. No, niestety, taka jest sytuacja. Jeszcze jeden cytat na koniec. Łaska wiary, uwaga, łaska wiary, to jest ten początek sam. Łaska wiary wlewa się zatem w życie człowieka przede wszystkim nie wtedy, kiedy rozum każe mu zgadzać się z przykazaniami wiary, kiedy zaczyna uważać, że Bóg istnieje, tak właśnie wielu ludzi wyobraża sobie konwersję, ale raczej wtedy, kiedy w jego życiu dochodzi do transcendencji, czyli samoprzekroczenia, przekroczenia własnego egoizmu i egocentryzmu, to znaczy zbliża się ku temu, co chrześcijaństwo określa jako miłość. Dlatego jest wspólnota. Czyli to nawrócenie, łaska wiary, ona się nie wlewa wtedy, kiedy człowiek nagle eureka, o, to może Bóg jest, rzeczywiście, no bo skąd się ten świat wziął? Nie? To nie wystarcza jeszcze. To jest tylko ewentualnie przekonanie o tym, że musi być siła wyższa. Ja czasami tak mam, jak jestem na kolędzie, nie? Teraz już nie chodzę, ale jak jeszcze chodziłem na kolędzie, to takie, miałem takie smaczki, nie? Wchodzisz do katolickiego domu, krzyż, wszystko, świeczki ładnie, ojcze nasz znają, no i siadamy, tam rozmawiamy o Panu Bogu. No ojcze, no, coś tam musi być, nie? Coś tam musi być. Chrześcijanin ochrzczony, żyjący niby tu, mówi, coś tam musi być. Nie? No fajne stwierdzenie, nie? Dobrze, że ma jakieś chociaż intuicję, no ale to dlatego teraz rozumiem, że Danielu kiedyś mówił, że niestety ma taką opinię, że niektórzy chrześcijanie to są tacy półochrzczeni poganie. Niektórzy no, wychowali się w jakimś obrzędzie, no ale no i coś tam musi być, wie ojciec, no, to jest, coś musi być. To samo nie wystarcza uznanie, że coś tam musi być. Nie? Ta wiara, łaska wiary wlawa się wtedy, kiedy dochodzi do transcendencji, czyli przekroczenia samego siebie. A przekroczyć się mogę tylko we wspólnocie, bo wspólnota mi daje milion okazji do tego, żeby się przekraczać. Milion okazji. Choćby nawet weźcie sobie plan nasz, rekolekcji. Nie? To jest najprostsze. Przyjeżdżasz do wspólnoty, czy nawet wspólnota tak monastyczna, benedyktyńska, która żyje pewnym rytmem. No i nie można we wspólnocie benedyktyńskiej żyć sobie tak idiorytmicznie po swojemu. Nie? To jak chcesz być we wspólnocie, no to musisz się podporządkować temu rytmowi, który jest we wspólnocie. Czyli o 7:30 się modlimy tam przed śniadaniem. Nie? Jak ty powiesz sobie, no to niech się modlą, tak? No to się ekskonstruujesz z tej wspólnoty, tak? Nie idziesz w tym samym prądzie, więc jednym z elementów już samoprzekroczenia siebie jest to, że muszę się podporządkować. Że pospałbym sobie może dłużej, ale muszę wstać i iść, nie? Że może wieczorem bym sobie już odpuścił, ale są nieszpory. To plan dnia to już jest pierwszy element do tego, kiedy mam okazję do samoprzekroczenia siebie. A reszta to już się dzieje w życiu. Masz brata, siostrę trudną, jakieś spięcie, coś tamtego. No już ustąpisz, czy musi być tak, jak ja chcę. To już jest wtedy, kiedy dochodzi do przekroczenia własnego egoizmu, egocentryzmu, czyli przestaje mieć punkt odniesienia do siebie, zaczyna się manifestować to, co chrześcijaństwo określa jako miłość. I dlatego konieczna nam jest wspólnota do tego. Bez wspólnoty nie jestem w stanie tego robić. Bez wspólnoty mogę mieć tylko przekonania. Przekonania o życiu duchowym, przekonania o tym, co to znaczy być chrześcijaninem, Przekonania. Przekonania nie wystarczą. To przekonania nie są życiem. Więc dlatego ta wspólnota jest nam absolutnie koniecznie potrzebna. Ląduję takim stwierdzeniem, że ten monastycyzm atypiczny był od samego początku. Nie był typowy. Ruch monastyczny nie był typowy. I to, że dzisiaj ja pożyczyłem ten wyrażenie monastycyzm atypiczny od ojca Simon Pedro, który miał dla nas taką konferencję, bo mnie się to strasznie spodobało, ponieważ uważam, że jest to wołanie dzisiaj o takie, że jak będziemy myśleli w strukturach tylko, tak jak żeśmy się to nauczyli, i nie otworzymy się na taki eksperyment nietypowy może, takiego, czego jeszcze nigdy nie było, żeby na przykład był taki monastycyzm jak w Peru, że wszyscy, no to ta odnowa może nie pójść, tak? Dlatego, że czasami jest tak,
jak to Halik właśnie to też pisał w tej książce, że czasami jest taka sytuacja, że my biadolimy nad tym, że nie ma powołań, zamiast może zauważyć, że Pan Bóg już zamknął te drzwi na takiego typu powołania, ale otwiera jeszcze inne, na inne powołania. I tam jest mnóstwo chętnych, ale my nie, bo tu no nikt nie przychodzi, no nie przychodzi. A jest milion ludzi, którzy czekają obok, czy tysiące ludzi, którzy czekają i mówią, ale my chcemy, tylko że dla was nie ma miejsca, bo struktura jest taka. Tak? To jest zawsze, słuchajcie, dla mnie jako przełożonego jest zawsze takie pytanie, czy zamknąć drzwi i powiedzieć, kanonicznie mówiąc, nie ma dla was miejsca. Dla was miejsce jest tam w przytułku, w stajence obok, gdzieś tam w salce rekreacji, w salce tej, która jest tam dla was przeznaczona. W środku wspólnoty nie ma dla was miejsca, ponieważ nie taka jest struktura. Albo otworzyć się i powiedzieć, znajdziemy. To jest ta gotowość na eksperyment. Znajdziemy to miejsce dla was. Oczywiście ja nie chcę tu powiedzieć o tym, że mamy teraz tworzyć jakiś taki quasi mnichów, takich przebierańców, którzy przebiorą się i będą udawać mnichów. Nie, chodzi mi o to, że duchowość mnisza jest powszechna. To znaczy ona jest niczym innym jak pogłębieniem łaski chrztu, czyli dotyczy wszystkich. Ale w tej duchowości mniszej są różne formy powołania. Są tacy, którzy są powołani do tego, żeby oddać całe swoje życie, złożyć śluby, ale są tacy, którzy mogą być tylko oblatami, ale mogą być rezydentami. Czyli przez jakiś czas żyć w tym klasztorze, albo być tak jak na przykład we Francji mam taki klasztor, gdzie mieszkają w swoim domu, ale większość czasu spędzają we wspólnocie, bo tam pomagają, modlą się z braćmi, żyją tą duchowością. No są różne formy życia tą duchowością, ale nie chodzi o to, żeby w tych różnych formach wybrać tylko tą jedną i powiedzieć, to jest to, a reszta to tylko ewentualnie satelity. Tylko właśnie chodzi o to, żeby wszystkie te formy mogły współtworzyć tą rzeczywistość wspólnoty benedyktyńskiej. Wszystkie. Każdy, żeby mógł współtworzyć. To naprawdę jest coś, co jednoczy. Więc to nie chodzi o to, żeby mieć wykończony pod klucz mieszkanie, do którym teraz przyjdą lokatorzy, tylko chodzi o współtworzenie miejsca. Współtworzenie miejsca, ale też współtworzenie tego duchowego domu. Jeżeli się współtworzy razem miejsce, to jednocześnie się współtworzy dom, bo nawiązują się więzi. To są więzi. To jest przedziwne, bo jak przyjechaliśmy do Lwowa, pierwsze zaczynaliśmy, były opłakane warunki, bo nie było ogrzewania, nic tam, żeśmy tam próbowali coś tam zrobić. Nikt nie narzekał oczywiście, przetrwaliśmy to wszystko. No i potem przyszły nowe siostry, coś tamtego. I ja już na przykład zauważyłem, że jest inna więź między tą grupą założycielską, która przeszła przez ogień i wodę, a tymi, którzy dołączyli. W Samporze, na przykład w naszym klasztorze na Słowacji, oni zaczęli w 2003 roku, czy 2004, na gołym polu, nic tam nie było. Dwóch pojechali. Po 17 latach mają wybudowany klasztor i 17 czy 19 braci we wspólnocie. Ale teraz zaczęła się sytuacja taka, że przyszli bracia, którzy już przyszli do zbudowanego klasztoru. Czyli oni mają już inną relację niż ci założyciele, którzy tam wozili ten cement i budowali to wszystko, nie? To więź między nimi jest inna niż tych braci, którzy dołączyli już później, nie? To nie jest oczywiście niczyja wina, tak? Tylko ja mówię o pewnym fenomenie, który też jest i który jest z waszym udziałem też, bo budowanie, tworzenie tego miejsca jest właśnie takim fenomenem. To jest właśnie taki fenomen z tym związany. Więc jeszcze raz chciałem przeczytać ten cytat o eksperymentach. Ja lubię eksperymenty, bo kiedyś jak byłem młodym mnichem, miałem dużo pytań, teraz mam jeszcze więcej niż jak miałem wtedy. Pojechałem do takiego jednego ojca duchowego i mu tam wyłuszczam, co tam się we mnie dzieje i w ogóle. I on tak słucha. I potem mi mówi, no nie wiem, musisz eksperymentować. Jak ja to usłyszałem, to byłem zmrożony. Jak to eksperymentować? Ja myślałem, że on mi tu objawi jakąś prawdę, co ja mam robić, a ja tam teraz eksperymentuję. Ja przyjechałem po poradę, a on mi mówi, nie wiem, musisz eksperymentować, nie? Potem pojechałem do jeszcze innego, też mu tam opowiadam co i jak, tam z tym moim życiem takim trochę odosobnionym. On też tak słucha i mówi, nie, właściwie nie wiem, bo wiesz, na pustynię to wyprowadza duch i to już musisz sprawdzić. I dlatego te ad experimentum to jest jeden z moich podstawowych haseł. Dlatego, że nic się nie dowiemy, jeżeli nie sprawdzimy. Możemy siedzieć w fotelu, ale to możemy gdybać, to jest tylko przekonanie, projekt.
Trzeba ad experimentum zacząć. Ewentualnie potem trzeba zobaczyć. Nie w tą stronę. Trzeba jednak iść w drugą. Ale to już jest doświadczenie. Więc eksperyment jest absolutnie tutaj konieczny. Miejmy jednak świadomość, że prawdziwa odnowa Kościoła nie narodzi się na biurkach biskupów, ani na naradach czy konferencjach ekspertów, ale że potrzebuje ona mocnych, duchowych impulsów, głębokiej teologicznej refleksji i odwagi do eksperymentu. Tym się będzie teraz cechował najbliższy czas. Bo wiele rzeczy takim ułożonym właśnie, że kapłan musi mieć zawsze rację, bo jest wyświęcony i z kapłanem się nie dyskutuje, spowodowało, że też mamy to, co mamy w Kościele, czyli na przykład coś, co na takich międzynarodowych forach się mówi o tak zwanych 3S. Nie? Cisza, czyli silence, secret, tajemnica i solidarity, czyli nie możesz nic powiedzieć. No to mamy chory system, w którym możesz wszystko robić i nic ci nikt nie zwróci uwagi, bo ty jesteś ksiądz. Czyli jakby wyrastasz poza innym. To jest niezdrowe. To jest absolutnie niezdrowe i dla kapłana jest niezdrowe i dla wspólnoty, którą on prowadzi. Kapłan jest częścią wspólnoty i zawsze będzie częścią wspólnoty, tylko ma inną misję. To już święty Paweł mówi o tym, że w ciele Chrystusa są różne funkcje. Ale to nie jest tak, że jeden jest omnibus, który wszystko wie i będzie wszystkim zarządzał. Uważam, że to jest... Teraz wyszła taka książka, która uważam jest pierwszą taką publikacją, która się pojawiła. Dysmas de Lassus, to jest przeor wielkiej Kartuzji. On napisał Zagrożenia i wypaczenia życia zakonnego. Między innymi tam się dużo rozwodzi na temat nadużywania posłuszeństwa, władzy i innych rzeczy. To co zapoczątkowało taką odwagę teraz mówienia o pewnych nieprawidłowościach? System, bo to system tak działa. Nie? To jest kwestia tego, że jeżeli się postrzega właśnie kapłana właśnie jako kogoś więcej niż ten brat we wspólnocie, który ma takie powołanie do przewodzenia, no to zaczyna być ten konflikt, że nie można mu nic powiedzieć. No ale to jest dokładnie to, co żeśmy powiedzieli. Ten ksiądz ma dokładnie taką samą balast jak wszyscy inni. Więc on nie jest przemieniony łaską Ducha Świętego w ten sposób, że jak jest całkowicie wolny od swojej przeszłości, charakteru, temperamentu, wad i wszystkiego innego. No i jest takim samym człowiekiem. Więc on też musi przechodzić pewną drogę oczyszczenia we wspólnocie, czyli też musi go ktoś skorygować, musi mu ktoś powiedzieć, a jeżeli nie ma wspólnoty, wspólnota się boi, bo to jest ksiądz, no to mamy potem to, co mamy. Także to jest... Więc to nie kwestia takiego ślepego posłuszeństwa, tak ma być i musisz tak robić, bo musisz. No oczywiście wiadomo, wartość posłuszeństwa jest, bo to jest ten jeden z elementów przekroczenia samego siebie. Tak? Ale to zawsze jest, jest też w drugą stronę, że może on być nadużyty do władzy. Ty mi nie będziesz mówił co, bo ja jestem księdzem. W duchowości benedyktyńskiej posłuszeństwo jest kamieniem milowym. Bez posłuszeństwa nie ma. Ale mówię też o tym, że posłuszeństwo może mieć formę negatywną, czyli może służyć do nadużyć. To jest oczywiście też problem, to nie jest taka prosta sprawa. Weźmy na przykład samego opata. Bierzesz regułę i czytasz i według reguły ten opat jest ojcem duchowym, zarządcą klasztoru, duszpasterzem. On podejmuje decyzje i wszystko. Wszystko idzie super, jeżeli masz rzeczywiście pneumatofora, czyli niosącego Ducha Świętego, człowieka duchowego i prawdziwego ojca. To jest okej. Okay. Ale jak nie daj Boże, co mówi Benedykt też w rozdziale, wybiorą takiego, który... No to kto mi powie? Kto mi teraz co powie, jak ja jestem opatem? Nie? Dlatego wspólnota jest bardzo ważna. Jeżeli opat jest wybierany najczęściej w takich wspólnotach, gdzie na przykład wybierają kogoś z zewnątrz, albo jest przełożony z zewnątrz, no to on nie dzieli tego samego doświadczenia. Dlatego to życie razem, ta wspólnota kształtuje swojego przełożonego. Jeżeli wspólnota jest zdrowa, no to wspólnota wykształci, uformuje tego, który będzie w przyszłości przewodził. Nie? Teraz kongregacja Solem wybrała nowego opata. W kongregacji Solem Philippe Dupont był przez, nie wiem, ze 30 lat opatem. Wiecie, po 30 latach teraz muszą wybrali nowego. W moim wieku. Więc jak go zobaczyłem, on bez brody taki chłopczyk wygląda. No ale sobie mówię, no, tylko że jak z nim rozmawiam, to widzę, że ta linia jest. Jeżeli wspólnota trzyma się i rzeczywiście to jest
te życie wspólnotowe jest intensywne i on jest w tym życiu wspólnotowym, no to, to on jest uformowany. Natomiast najczęściej jest problem, się zaczyna wtedy, no, wyjechał na studia, nie było go, potem pracował gdzieś tam, gdzieś, potem wrócił na 3 miesiące i go wybrali. No i potem są problemy. No bo się okazuje, że on to ma swoje. Czy więc to jest, że dla mnie rzeczywistość nigdy nie jest czarno-biała. Że to, co jest z jednej strony wielkim narzędziem, dobrodziejstwem i tak jak ze wspólnotą, absolutnie konieczna, ważna, najważniejsza w kształtowaniu, a jednak największym wyzwaniem jest.